Pracowałam dla Fabiana Sanchez Serrano. Zaczęłam jako recepcjonistka w firmie. Awansowałam i zostałam asystentką zarządu. Potem, kiedy pana Diego Sanchez Serrano mianowano dyrektorem, zostałam jego zastępcą. Pan Fabian Sanchez Serrano nas mianował. Zatrudnił także Rafaela Pereza, żeby zajął się eksportem. Co panią wtedy łączyło z Diegiem Sanchez Serrano? Byli kochankami. Elena Olivares szukała go w tej firmie. Wszyscy wiedzieliśmy, że chciała go skompromitować, wymyślając ciążę. To nie był wymysł. Paloma była w ciąży. Ona nie jest taka jak ty. Nie musi zakładać poduszek, żeby oszukać męża i wmówić mu ciążę. Spokój. To nie jest bazar. I nie może pani przerywać przesłuchania krzykami. Proszę kontynuować. Zanim pojawiła się w Cafetalero, pracowała jako prostytutka w Europie. Miała plan, jednak musiała się kamuflować, żeby go przeprowadzić. Przedstawiła fałszywy paszport i kartę do głosowania. Tak naprawdę nie nazywa się Elena Olivares. I co pani odkryła, pracując u boku Fabiana Sanchez Serrano? Jego styl pracy był bardzo ryzykowny. Grał kapitałem firmy na giełdzie. Kiedy zdecydował się zainstalować palarnię kawy w Stanach, pomogłam mu w szacunkowym wyliczeniu ilości potrzebnych worków kawy, by otrzymać kredyt w amerykańskim banku. Nie daliśmy rady tyle dostarczyć. Wszyscy o tym wiedzieli. Nawet pan Juan Francisco, jego ojciec, miał duże problemy, bo aby uzyskać ten kredyt, pan Sanchez Serrano zastawił kapitał firmy. Według pani, Fabianowi Sanchez Serrano potrzebny był cud, żeby spełnić warunki banku? Lub wymyślenie sprzedaży powyżej normalnych? Fikcyjny eksport? Tak. Dlaczego twierdzi pani, że to był plan wymyślony przez panią Olivares? Ona i jej mama mają żal do rodziny Sanchez Serrano. Niedawno odkryliśmy, że matka tej kobiety była kochanką Lorenza Sanchez Serrano. Chciała, żeby jej córka została uznana za legalną dziedziczkę don Lorenza Sanchez Serrano. Ale to jej się nie udało. Zatem jej córka postanowiła zniszczyć firmę od wewnątrz. Jak to możliwe, że przy tej ilości oszustw i szantaży, nie mówiąc o tym, że sypiała ze wszystkimi wielkimi eksporterami kawy, Elena Olivares i jej mama żyją skromnie. A w tym samym czasie pani mąż zarobił tyle, że mógł kupić sobie samolot, mieszkanie w Nowym Jorku i dom w Miami. Zaoszczędził. Dlaczego pani na niego nie doniosła? Dobrze to zaplanował. Rafael Perez pracował w firmie. Ukrywał te operacje. Diego Sanchez Serrano jest właścicielem jednej z największych hacjent w kraju. I nie ma problemów ekonomicznych. Dlaczego miałby robić takie operacje? Diego jest bankrutem. Jego była żona go zrujnowała. Mają mu zająć hacjentę. Jego szwagier sprzeniewierzył resztę pieniędzy, które mu zostały. I musieli spalić zarażone rdzą krzewy kawowe. Dziwne, że człowiek, który zarobił na oszustwach, miał problemy ekonomiczne. Nie sądzi pani? Sprawdźcie jego konta i konta Fabiana. Absolutamente todo. Wszystko jest zainwestowane w haciendę San Jose, której właścicielką jest pani Elena Olivares. Fabian użył pieniędzy, by spłacić długi spowodowane upadkiem palarni. Winnym jest Diego Sanchez Serrano. Winnym jest Fabian Sanchez Serrano.